Zatem, drodzy Państwo, teraz będziemy dodawać plik CSV, który zawiera współrzędne geograficzne. Wybieramy narzędzie warstwa, dodaj warstwę tekstową CSV i wybieram przeglądanie. W pliku z trzęsieniami mamy taki zestaw plików. Jeśli zdarzy się tak, że nie będziecie widzieć, ponieważ domyślnie pliki CSV to są pliki tekstowe. Może być tak, że nie zobaczycie tutaj żadnych elementów. Celowo wybrałem taki przykład, gdzie ten plik, on tak oryginalnie jest udostępniony. Jest to plik z danymi, który nie posiada żadnego rozszerzenia. Niemniej jest to plik typu CSV. Załadowaliśmy plik. Są to dane amerykańskie, tej polskich znaków nie będzie. Powiększę sobie to okno, żeby widzieć podgląd. I teraz pytanie, czym ten plik jest rozdzielony? Ten plik akurat rozdzielony jest tabulatorami. Żeby to sprawdzić, moglibyśmy ten plik otworzyć najpierw w notatniku, zobaczyć, jak on wygląda. Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól i zobaczcie, mamy tutaj tabelkę, jakiś miesiąc, rok i tak dalej. Natomiast to, co jest dla nas istotne, to ustawienia geometrii. Tym razem nie wybierzemy bez geometrii, tylko wybierzemy współrzędne punktowe. Te współrzędne punktowe są zapisane w polach. Zobaczcie, longitude i latitude. Akurat QGIS sam znalazł współrzędne o nazwie długość i szerokość i dopasował je we właściwe miejsca. Te pola mogłyby się nazywać dowolnie, mogłyby się nazywać X i Y, A i B. Wtedy trzeba było po prostu wskazać ręcznie właściwe pole. I układ współrzędnych, w którym pracujemy tutaj, to nie jest układ 92, no bo to są współrzędne geograficzne, czyli układ WGS 84 wybieramy. I gdy w ten sposób mamy ustawione nasze dane, możemy kliknąć Dodaj. Gdyby się zdarzyło, że pomylilibyśmy X z Y, bo nie będziemy pamiętali, co gdzie wpisać, no to przy drugiej próbie zrobimy to już bezbłędnie. Klikam Dodaj i zobaczcie, drodzy Państwo, co zostało wczytane. Zostały wczytane obiekty punktowe przedstawiające miejsca wystąpienia trzęsień ziemi, które z grubsza możecie zinterpretować jako na przykład wybrzeże Pacyfiku, jako obszar gór otworów alpejskich, jako druga część pacyficznego pierścienia ognia. Żeby sobie to unaocznić, możemy sobie dodać warstwę również z folderu trzęsienie NE10M. Jest to warstwa, wyświetlę ją pod spodem. Jest to warstwa z granicami państw świata, i w ten sposób widzicie, drodzy Państwo, jak te miejsca, te punkty odnoszą się, czy wyglądają w skali świata. Ostatnią rzeczą, na którą zwróciłbym uwagę, jest to, że aby ta tabela z trzęsieniami ziemi, ta tabela była dla nas w pełni użyteczna, czyli edytowalna, należałoby zapisać te trzęsienia ziemi na przykład w formacie S3 Shapefile w sposób Państwu już znany, czyli poprzez wyeksportowanie warstwy. Zapisuję ją sobie w folderze trzęsienia. Nazwę ją też trzęsienia. Dodaj zapisany plik do mapy. OK. I teraz mam warstwę w pełni edytowalną, zawierającą te trzęsienia ziemi.